Witam serdecznie z gorączki sobotniej nocy w hotelu Dobroda. Ze mną Rafał Maślak. Witam serdecznie. Rafale, to pewnie nie twój pierwszy event, ale czy taki event z kobietami? Może pierwszy? Czy już były takie eventy wcześniej? Same kobiety, 130 pań dzisiaj w hotelu Dobroda na gorączce sobotniej nocy. No właśnie, było dzisiaj bardzo gorąco i kiedy wszedłem na scenę, dostałem ogromne brawa od samych pań, więc już na wejściu zrobiło mi się bardzo miło. Ogólnie lubię przebywać w towarzystwie pięknych kobiet i tutaj w Bydgoszczy naprawdę było bardzo miło i mam nadzieję, że ta noc potrwa długo. Czy w Bydgoszczy po raz pierwszy, czy już byłeś w Bydgoszczy? Byłem w Bydgoszczy kilkukrotnie, parę razy przejeżdżałem, ostatnio chyba byłem w Walentynki, więc no już znam troszeczkę to miasto, bardzo ładne i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę. Powiedz, czy wchodząc na scenę jako mistrz Polski, jeszcze miewa stres? Zawsze jest stres. Ja myślę, że jakby człowiek nie miał już jakiegokolwiek stresu, to by chyba był wypalony, tak? Zawsze jest tam jakieś emocje, jakiś dreszczyk, więc ja myślę, że to jest fajne, takie troszkę nawet podniecające i mam nadzieję, że mi to nie minie. Brałeś udział w tefoneskim agencie. Jakie emocje z tym programem? Co właściwie przywiozłeś? To była przygoda życia, no nie ma co ukrywać. Afryka, totalnie inny kraj, inni ludzie i do tego jeszcze ekstremalne przygody ze znanymi w Polsce. Co przywiozłem? No, na pewno doświadczenie. Każda podróż kształci. To, co zobaczyłem, na pewno utkwi mi długo w pamięci. To jest zupełnie inna kultura. Ludzie, którzy mieszkają, to jest w ogóle kraj kontrastu. Albo ktoś ma pieniądze, albo żyje w totalnej skrajności w tak zwanych slumsach. No więc zobaczyłem tam wiele, wiele rzeczy, które, no mówię, na długo zostawię w głowie. Z kim się najbardziej zżyłeś na planie agenta? Ja byłem tam graczem. Pojechałem tam z myślą o tym, żeby po prostu grać, więc starałem się utrzymać kontakt ze wszystkimi, nie faworyzować nikogo. Chciałem jakby sprawdzić każdego i odkryć, kto jest agentem. No nie udało się zostać tak długo, jakbym chciał, ale pomimo tego spędziłem super przygodę. Jednak trochę czasu spędziłem w Afryce. Dzięki bardzo. Empress Motion i Empress TV. Najlepszy life and style w twoim mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.